Źródło kreacji. Epizod 45. Mówi Thomas Lee. Witam cię serdecznie w kolejnym epizodzie Źródła kreacji. Śmieję się, dlatego że tak z marszu spontanicznie wyszło. Zamierzone było zupełnie co innego. Że nagram 44. epizod w jednym. Odpowiedzi na pytania dotyczące koncepcji rzeczywistości kadrów. Oraz nowe rzeczy, które wypływają, nowe ciekawe rzeczy, przykładowe nawiązania do fizyki kwantowej, o których chciałem tobie opowiedzieć. Miałem to wszystko zawrzeć w jednym epizodzie, ale zdecydowałem się na sam koniec spontanicznie jednak to rozbić na osobne odcinki. Tak też teraz z marszu nagrywam 45, w którym opowiem tobie od razu, natychmiast, tylko i wyłącznie jednak o tych ciekawostkach dotyczących fizyki kwantowej, ciekawie bardzo rezonujących z zagadnieniem sekretu. Jeżeli to jest twoje pierwsze spotkanie z audycją Źródłem Kreacji, to jest ta audycja, tak gwoli krótkiego, mam nadzieję, wstępu, audycja na temat czegoś, co nazywam dzisiaj świadomą nawigacją poprzez rzeczywistości. Ten koncept wyrósł z konceptu tak zwanego sekretu, prawa przyciągania, potęgi podświadomości. Jeszcze zwykłem go jakiś czas temu nazywać świadomą kreacją własnej rzeczywistości. Dziś nazywam go świadomą nawigacją poprzez rzeczywistości, dlatego że odnajduję takie określenie bardziej precyzyjnym, bardziej znacząco, bardziej trafnym do tego, jak dziś postrzegam, odczuwam temat. Czy to rzeczywistości, czy to własnej istoty, a nade wszystko relacji między jednym a drugim. Także o tym szerzej opowiedziałem w poprzednich epizodach Źródła Kreacji. Od kilku epizodów opowiadam tobie o właśnie o tym, jak dzisiaj to postrzegam. Dlatego, że audycja Źródło Kreacji jest dosyć rozłożona w czasie. Ona ma już, jak wiesz, tych 40 parę epizodów. One były gdzieś tam, wypływają z sekretu potęgi podświadomości. Rondy Byrne, Josepha Murphy'ego. Gdzieś tam tego sięgają korzeniami. Ale minęło trochę czasu. Trochę wody upłynęło i w cudzysłowie, bo to dosyć kawał. I wiesz, moje postrzeganie tematu ewoluowało. Dzisiaj to widzę już zgoła inaczej i czuję. W związku z tym postanowiłem w którymś momencie, żeby to wszystko zaktualizować i przedstawić sobie, jak to wygląda dzisiaj, dlatego że dzisiaj wygląda to jeszcze bardziej interesująco, zatacza szersze kręgi i jest ekscytujące również w tym ujęciu, że fizyka kwantowa, coś podejrzanie zaczyna się zbliżać do tego. Podejrzane zbieżności, mówiąc żartobliwie, można być ich świadomym, kiedy się na przykład zerknie chociaż w tym kierunku, co tam w tej fizyce kwantowej jest. Nie trzeba być jakimś, wiesz, specjalnym naukowcem czy coś. Można, wiesz, wystarczy tak na takie normalne, humanistyczne rozumienie wziąć sobie i porozmyślać, co to tak naprawdę może znaczyć. Wiesz, implikacje odkryć w fizyce kwantowej są poważną zagwozdką dla samych fizyków. I oni do dnia dzisiejszego debatują nad tym, co to tak naprawdę oznacza. Oni, wiesz, oni widzą, co odkryli, ale co to tak naprawdę oznacza, o jakim świecie, czy co tam nam mówi o rzeczywistości, to w ogóle, wiesz, jak to rozumieć, jak to interpretować, to jest coś takiego, do czego oni nie doszli do porozumienia do dnia dzisiejszego. Oni nad tym debatują, burza mózgów, różni fizycy wychodzą, czy różni myśliciele, filozofowie z różnymi propozycjami. Pewnie tak jak ja z tą rzeczywistością kadrów i oni czują to po swojemu i próbują to jakoś pojąć. Jaki obraz rzeczywistości wyłania się z tej fizyki kwantowej. Także, no okej, dzisiaj chciałbym podać tobie przykłady. Przykłady tego, co się tam wyłania z fizyki kwantowej i jak, do jakich ciekawych czy zaskakujących przemyśleń może to inspirować w odniesieniu do tak zwanego sekretu, czyli świadomej nawigacji poprzez rzeczywistości. I wybrałem na dzisiaj dwa właściwie zagadnienia, chociaż chyba, że coś spontanicznie się jeszcze wyłoni. Jednym z nich jest kwestia rzeczywistości wyłaniającej się dopiero w momencie, kiedy jest zaobserwowana, kiedy następuje konfrontacja pomiędzy świadomością a czymś, co moglibyśmy określić sobie mianem potencjałów. Wiesz, to dobrze zostało, bardzo przystępnie zostało przedstawione w filmie
Co my tak naprawdę wiemy? To jest dokument, zresztą w dwóch wersjach. Jest jego wersja rozszerzona z dopiskiem w dół króliczej nory. Oryginalny tytuł tegoż dokumentu po angielsku to jest What the Bleep Do We Now? I z tym dopiskiem wersja rozszerzona Down the Rabbit Hole. I mamy więc tam świetnie przedstawiony eksperyment z podwójną szczeliną. Jeżeli nie znasz tego konceptu, to mniej więcej, czy ja będę opisywał, może nie będę opisywał tego konkretnie eksperymentu, tylko powiem od razu ogólnie, do jakich wniosków część fizyków doszła poprzez eksperymenty prawdziwe, naukowe, twarde eksperymenty ścisłych umysłów. Oni zauważyli w którymś momencie, mówiąc specjalnie ogólnikami i uproszczeniami, że cząstki, na przykład cząstki światła, czy inne cząstki elementarne, tak naprawdę nie są cząstkami. Wiesz, zwykliśmy postrzegać wcześniej cząstki, że to są jakieś drobinki materii, powiedzmy. No chyba, że mówimy o tym fotonie, który nie ma masy, no ale mniejsza. To jest jakiś wyjątek. W ogóle też sam w sobie bardzo interesujący. Tak pogłówkować, do jakich implikacji prowadzi to, że on nie ma masy i podróżuje z prędkością światła. No ale mniejsza z tym. Mamy cząstki elementarne, te, które mają masę, możemy postrzegać jako takie miniaturowe cegiełki materii, rzeczywistości, budulec. Tak, to wcześniej było postrzegane. A w fizyce kwantowej odsłoniła się frapująca prawda na temat tych cząstek. Polegająca na tym, że oni odkryli, że te cząstki tak naprawdę cząstkami nie są. Ona ich nie ma w ogóle, w sensie... znaczy to jest jeden z interpretacji, dobra, że jej nie ma. To można w bardzo różny sposób określić, ale cząstka nie jest cząstką, wiesz, bo cząstka w konwencjonalnym rozumieniu możesz powiedzieć, że na przykład możesz powiedzieć, gdzie się znajduje w przestrzeni na przykład. I w konkretnym miejscu, ona powinna być w konkretnym miejscu, może tego się przyczepmy. Cząstka, jak tak zatrzymać sobie kad, powinna być w konkretnym miejscu. Natomiast w fizyce kwantowej oni odkryli, że cząstka w istocie nie jest w konkretnym miejscu, dopóki wiesz, jej naturalny stan jest taki, że ona nie jest w konkretnym miejscu. Ona jest w wielu miejscach naraz, mówiąc w uproszczeniu. Może nawet wszędzie, kto wie. Wiesz, jeżeli są jakieś opcje, które może przybierać ta cząstka, jakieś warianty, to ona ma wszystkie te warianty naraz. Czyli innymi słowy można by powiedzieć, że żadnego nie przybrała, nie sprowadziła się do jednego konkretnego, do jednej konkretnej wersji, tylko jest jako taki bardziej potencjał. I oni odkryli, wiesz, najbardziej fascynujące w tym jest to chyba, że oni to odkryli wszystko eksperymentalnie, jakkolwiek fantastycznie to brzmi. Ja jestem pod wrażeniem, że nauka wreszcie wkracza na takie grunty. Oni odkryli, że cząstka do tego konwencjonalnego modelu, w którym możemy wskazać ją palcem, o tak, mam cię, znalazłem cię, jesteś tu i teraz, w tym konkretnym miejscu. To do takiej formy cząstka przechodzi dopiero z tych wszystkich potencjałów w momencie, kiedy na nią spojrzę. Czy może kiedy zacznie szukać? Co to znaczy, kiedy na nią spojrzę? Wiesz, oni to nazywają aktem obserwacji, czy obserwatorem. Że ktoś patrzy, no, ale to wiesz, kto patrzy. Sprowadza się to rychło do świadomości tak naprawdę. Tu nie chodzi o coś nieruchomego, że patrzy, na przykład aparat postawię i tam tego. Dlatego, że jakby tak wiesz, wziąć to dosłownie, to niestety ten aparat, jeżeli sobie weźmiemy na przykład jakąś czułą na ruch kamerę czy coś, kamera też jest materialna, też jest złożona gdzieś na jakimś tam poziomie fizyki elementarnej, ona też jest kwantowa, podlega zjawiskom kwantowym, więc niestety pomiar samej kamery się nie za bardzo liczy. Dlatego, że nadal, wiesz, kamera, to do czego ona dojdzie, to co ona zaobserwuje w cudzysłowie, to też zależy od tego, wiesz, ona też niestety jest w potencjale, dopóki ktoś ostateczny na nią nie spojrzy. Mówiąc ktoś ostateczny, mam na myśli ciebie. Tak, dokładnie. Czyli wiesz, wchodzisz do pokoju, do laboratorium, patrzysz, żeby sprawdzić, co kamera wykryła. Tak naprawdę to nadal kamera nie wykryła, tylko ty. Niestety. Niestety albo stety. Czyli tak naprawdę to jest taki łańcuszek pewnej hierarchii obserwatorów, gdzie tak naprawdę najbardziej kluczową rolę ma obserwator ostateczny,
w którym na razie sobie tak powiedzmy, że tym obserwatorem ostatecznym jesteś ty, ja, każdy z nas. I są eksperymenty, które wyglądają w ten sposób mniej więcej, że jak taki człowiek przyjdzie i zaobserwuje, to wtedy cząstka się wyłania, ale oni jednocześnie widzą, że póki człowiek nie przyjdzie, nie zaobserwuje, to cząstka się nie wyłania i wygląda bardziej jak tak zwana fala. Oni to tak nazywają fala. Fala. Że nie jest cząstką, tylko falą. My humanistycznie moglibyśmy to sobie rozumieć jako na przykład potencjały, że to są wszelkie możliwości. Pamiętasz rzeczywistość kadrów? Czy to nie brzmi bardzo interesująco zbieżnie? Mieliśmy rzeczywistość kadrów, stół z rozpostartymi przed nami niezliczonymi kadrami rzeczywistości. Ale to, że one tam były, wiesz, tam było wszystko, opowiadałem o tym, wszystko jest na tym stole. Każde życie, każdy wariant, nie wiadomo jak fantazyjny, odjechany, wersja ciebie, wersja świata, wszystko tam jest, absolutnie. Ale to, czego my doświadczymy, to będzie zależało od tego, na jaki kurs się zdecydujemy. Kiedy zdecydujemy się na dany kurs, no to zostaje powołana do życia konkretna rzeczywistość, która jest iluzją, jest złudzeniem, rodzajem złudzenia optycznego. Myślę, że już dobrze wiesz dlaczego. Jest złudzeniem, jest iluzją, ale ona zostaje powołana do życia, kiedy skonfrontujemy, innymi słowy, ten stół z naszą świadomością, z naszą jak gdyby intencją, z naszym zamiarem. Konfrontujemy ten stół, podchodzimy do niego, wybieramy, obieramy kurs, pyk, i odtwarzamy konkretne doświadczenie sobie, w którym chcemy brać udział, jako ta nasza postać itd. To nie brzmi zbieżnie. Oni w fizyce kwantowej, ci naukowcy, odkryli coś analogicznego, że to, co do tej pory zwali rzeczywistością, tak naprawdę nie istnieje, dopóki człowiek nie przyjdzie na przykład i tego nie zaobserwuje. Póki człowiek nie przyjdzie i nie zaobserwuje, czyli innymi słowy ta konfrontacja świadomości, to tego nie ma. W sensie nie ma tego w konkretnej żadnej formie. Tylko jest bardziej w potencjale. Czyli to coś może przybrać bardzo różne formy. A jaką formę przybierze, to zależy od obserwatora. Czyli przyjdzie obserwator i wtedy przybierze to formę konkretną, jak przyjdzie obserwator i zacznie obserwować. Implikacje tego? Niesamowite. Kolosalne. Dlatego, że możemy to rozumieć w ten sposób, że rzeczywistość faktycznie jest tworzona na bieżąco. I ona jest tworzona że możemy przede wszystkim w ogóle zburzyć koncept rzeczywistości obiektywnej, czy nienaruszalnej. Kolejne bardzo ciekawe podejście z zupełnie innego kąta, które ukazuje nam, że rzeczywistość właściwie dla nas samych, jako świadomych bytów, świadomych istot, nie istnieje albo istnieje tylko wtedy, kiedy się z nią konfrontujemy. Czyli właściwie to nawet nie będzie trafne określenie tego, że się z nią konfrontujemy, tylko bardziej, że konfrontujemy się z potencjałem, tak jak z tym stołem kadrów. I dopiero w interakcji tej naszej świadomości z tym stołem kadrów, czy z tym potencjałem rzeczywistości, wyłania się coś konkretnego, na przykład ta cząstka, którą możesz wskazać palcem. Ona się wyłania w konkretnym miejscu, zależnie od tego, wiesz, przede wszystkim dlatego, że w ogóle patrzysz, ale i moim zdaniem dlatego też kim jesteś. To tak analogicznie w danej formie wyłaniać się będzie to, czego doświadczasz. Czyli możemy to sobie tak ekstrapolować, rozszerzyć, rozciągnąć na rzeczywistość. Możemy sobie po prostu wyciągnąć logiczny wniosek, że skoro to funkcjonuje na najniższym takim elementarnym poziomie, budującym to, co wcześniej określaliśmy mianem rzeczywistości, to i logicznie wydawałoby się, że cała rzeczywistość właściwie jest czymś takim, co się wyłania przed nami na bieżąco. Czyli to coś nie istnieje. Jakbym ja powiedzmy wyłączył, jakbym mógł w ogóle wyłączyć siebie, to by to nie istniało. Albo powiedzmy nie patrzę, to też właściwie według fizyki kwantowej tego nie ma w konkretnym stanie. Tu w ogóle znika ten koncept, że coś będzie takim, jakim jest, nawet jak nie patrzysz, spojrzysz na to raz, później nie patrzysz, spojrzysz drugi raz, to musi być takie. Nie, to w ogóle nie musi. Dowiadujemy się, że absolutnie nie musi. Jest ta przestrzeń potencjału, którą oni nazywają falą,
I jest to zależność bardzo taka frapująca fizyków, naukowców, że wydawałoby się, że to akt sam obserwacji, tak to wygląda dosyć, akt obserwacji, kiedy obserwujemy, kiedy stykamy się z tym, dopiero wtedy się wyłania jakaś konkretna wersja. Tak jakby w nas coś było takiego, co po pierwsze powołuje do życia rzeczywistość, to co nazywamy jako rzeczywistość, non-stop powołuje do życia, czyli jakbyśmy byli takim czynnikiem, który odtwarza. A po drugie, jakoby to było w nas coś, co determinuje, jaka rzeczywistość zostanie w istocie odtworzona. Ha! Coś takiego. Niesamowite. I wiesz, jak o tym, na tym się samym skoncentrować, to możesz się domyślać, do jakich rewelacyjnych konsekwencji rozmyślanie o tym samym może prowadzić. Między innymi do czegoś takiego, że w ogóle zmienia postrzeganie rzeczywistości. Że wiesz, a zwłaszcza kiedy idzie w parze z tym, o czym jeszcze opowiem za chwilę. Dlatego, że wiesz, ale może skończę ten wątek. Dlaczego zmienia, może zmienić radykalnie postrzeganie rzeczywistości? Dlatego, że wiesz, no, jeżeli dowiadujesz się, że rzeczywistość nie jest wyrysowana, w sensie jak widzisz, to nie znaczy, że to jest niezależnie od ciebie. Dostajesz naukowy dowód, że tego nie ma niezależnie od ciebie, co widzisz. To nie jest niezależnie od ciebie. Dowiadujesz się czegoś odwrotnego, że to, co widzisz, to, czego doświadczasz, to jest jak najbardziej od ciebie zależne. To jest w ogóle dlatego, że patrzysz, że jesteś, że ty jesteś, to dlatego to jest. Bo na to patrzysz, bo tego doświadczasz, to to jest. Tak jakby. Jesteś świadomą istotą i dlatego to jest. Bo jesteś świadomą istotą, czyli jakby. Wiązka twojej świadomości jak gdyby padła na jakiś potencjał, na 100 kadrów, ha? I wyłoniło się z tego coś konkretnego, co widzimy jako na przykład pokój, w którym teraz sobie nagrywam te słowa. Ha. Bo moja świadomość padła na potencjał i wyłoniła się z tego konkretna rzeczywistość. Łatwo się domyślać, że wiesz, w ogóle waga tego, waga tego. I to jest w ogóle dobitna ilustracja tego, że rzeczywistość wypływa z ciebie. Natomiast to jeszcze bardziej fascynująco wygląda, kiedy zestawić z drugim konceptem, z innym konceptem gdzieś tam z fizyki kwantowej, chociaż on też się też wywodzi z logiki, gdzieś tam filozofii już w antycznej, tak zwany efekt Zenona. I wiesz, był kiedyś taki Zenon, przeprowadzał bardzo interesujące eksperymenty myślowe, które wykazywały bardzo interesujące, frapujące rzeczy, jak na przykład iluzję ruchu, że ruch jest złudzeniem tak naprawdę, że czas jest złudzeniem tak naprawdę. Do dzisiaj się debatuje nad tym. Bardzo świeża książka zresztą. Też dopiszę tytuł, nie pamiętam teraz, do notatek tej audycji. Zwariowana książka, która próbuje wykazać, że faktycznie czasu nie ma, ruchu nie ma. Tam w ogóle to idzie w parze, że czasu nie ma i ruchu nie ma. Myślisz, że sięgasz książkę, która obala czas, ale przy okazji no, jakiś zbieg okoliczności. Dowiadujesz się, że ruch też jest złudzeniem. Później przypominasz sobie o tym Zenonie i myślisz, no tak, on to mówił wtedy, wieki temu, że czas jest, że ruch jest złudzeniem. Ha. I jak to się ma, wiesz, do fizyki kwantowej? W fizyce kwantowej mianem efektu Zenona opisuje się następstwo jak gdyby tej obserwacji, jak mówiliśmy, że rzeczywistość jest czy tam cząstka, a można by więc ekstrapolować, że rzeczywistość jest powoływana do życia, kiedy twoja świadomość się styka z potencjałem, czyli z tą funkcją falową, z falą, że cząstka może przebywać jako fala, może przebywać jako cząstka i wyłania się jako cząstka, czy jako rzeczywistość wtedy, kiedy się konfrontuje z swoją świadomością, czyli kiedy następuje tak zwany, oni to nazywają akt obserwacji, ale to jest niepozorne określenie. To jest bardzo niepozorne określenie, tak naprawdę, co wiesz, jesteśmy świadomi non-stop i patrzymy gdzieś tam non-stop na coś, czy czujemy, czy doświadczamy, a więc non-stop coś powoływujemy do życia. Z tej chmury potencjałów non-stop wyciągamy jakiś los. Przy czym to nie jest losowe. To jest moim zdaniem jak najbardziej celowe, w sensie to jest zależne organicznie od tego, co w nas dominuje. Ja tak uważam, ja tak czuję, że to nie jest losowe. Że to sama nasza świadomość moim zdaniem nie wyłania losowej cząstki czy losowej rzeczywistości, tylko bardzo konkretną. I
zależną od tego, co w nas jest, co nam w duszy gra. I teraz wracając do efektu Zenona. Efekt Zenona, tak znowu w uproszczeniu mówiąc, dotyczy tejże tego, co oni nazywają niepozornie aktem obserwacji, że jak jesteś istotą świadomą, że jak następuje ten akt obserwacji, jeżeli on następuje odpowiednio często, czy w ogóle po prostu wiesz, obserwujesz, przykładasz do czegoś wagę, patrzysz na coś, patrzysz, to burzy jakby swobodę tego potencjału, plastyczność. Czym bardziej na coś patrzysz, czym bardziej kierujesz na coś własną uwagę, tym bardziej to coś jakby trwa sztywno w tej wersji, która się wyłoniła. No bo wiesz, najpierw coś się wyłania. Wiesz, konfrontujesz się jako istota świadoma, konfrontujesz się twoją świadomość z potencjałem, z tym stołem kadrów, wyłania się coś z tego, zależnie od tego, kim jesteś, co w tobie dominuje. Ale jeżeli teraz dajesz temu bardzo dużo twojej uwagi, ciągle dajesz temu uwagę, czy często dajesz temu swoją uwagę, masz duże przywiązanie do tego, to jest efekt Zenona, polega na tym, że to jest jakby zablokowane w cudzysłowie, że w sensie o wiele trudniej się temu zmienić plastycznie, czy innymi słowy tak jakby blokujesz tą konkretną wersję, no bo wiesz, okej, powołujesz do życia, mówiąc w przenośni, konkretną jakąś wersję, czy to cząstki, czy rzeczywistości, poprzez to, że jesteś istotą świadomą, twoja świadomość konfrontuje się z potencjałem, wyłania się z tego jakaś konkretna wersja rzeczywistości, powiedzmy, i jeżeli przykładasz do czegoś, do jakiegoś aspektu wagę, dużo uwagi, patrzysz, na przykład, to nie chodzi tylko o patrzenie wzrokiem, ale i też w przenośni, po prostu przykładanie wagi, przykładanie pieczy, trzymanie tego non-stop w myślach, świadomie, to coś, ta konkretna wersja jest jak gdyby zablokowana, scementowana, może nie na amen, ale dosyć jest solidna w miejscu, w sensie w miejscu w takim, że wiesz, w każdej chwili tak naprawdę coś tam wyciągasz z tego potencjału, tworzy się, ale jeżeli dajesz temu dużo uwagi i temu, co wyciągasz, co zostało wyciągnięte, to jakby znacząco zwiększa prawdopodobieństwo, że w następnej chwili zostanie wyciągnięte to samo. Czyli innymi słowy, czym więcej uwagi dajesz rzeczywistości, mówiąc w uproszczeniu, tym większe jest prawdopodobieństwo, że za chwilę, czy za godzinę, czy jutro, czy za tydzień ta rzeczywistość będzie wyglądała do złudzenia tak samo. I odwrotnie, niesamowite implikacje, bo to oczywiście ma naturalną, logiczną konsekwencję w tył, czy w odwrotnym kierunku, że czym mniej uwagi dajesz czemukolwiek, czym mniej uwagi przykładasz do czegokolwiek, tym większą dajesz temu swobodę, żeby przeszło w inną wersję. W konfrontacji z twoją świadomością, wiesz, i potencjałem, stołem kadrów. Ja już opisywałem to wcześniej, w poprzednich epizodach Źródła Kreacji, kiedy mówiłem o tym, o zjawiskach zmiennej percepcji czasu samego, ale i tam też mówiłem właśnie, że rzeczywistość, która wygląda do złudzenia, to jest do zrobienia, żeby mieć taki kurs. Wystarczy się non-stop na tym koncentrować, czy non-stop uważać coś za oczywistość, niekwestionowalną, no to tak będzie. Tak, co ja uważam za oczywiste, niekwestionowalne, a zwłaszcza podświadomie, to tak będzie. A już nie mówiąc świadomie, to już w ogóle, wiesz, świadomie coś na coś, wiesz, kieruje uwagę, czy na przykład się przyjmuje non-stop czymś, wiesz, dzień za dniem, tydzień za tygodniem, no to tak jakbym po prostu tego więcej tworzył. No znajomo brzmi, nie? Prawo przyciągania tak zwanego, a tutaj w fizyce kwantowej oni mówią, że ta konkretna wersja, obojętnie jaką by nie była, ona się jakby zamyka w miejscu, cementuje, czym więcej dajesz jej uwagi. Akt obserwacją to nazywają często. W każdym razie mnie fascynuje najbardziej w tym wszystkim ten odwrotny model tego, że skoro mogę w uproszczeniu zablokować w miejscu, czy zwiększyć szansę prawdopodobieństwa konkretnej wersji poprzez sam fakt dawania jej uwagi, czy to świadomie, czy podświadomie, poprzez to, co jest dla mnie oczywiste, co noszę w sobie jako oczywistość, oczywiste przekonania, to mogę zrobić też coś odwrotnego. Mogę modelować rzeczywistość plastycznie, moją własną, poprzez to mogę wyłączać jakieś rzeczy, czy pozwalać im się zmieniać, poprzez to, że nie będę temu dawał więcej uwagi.
Analogicznie, nie będę temu więcej uwagi. Nie pozwolę czemuś wchodzić w moje emocje, czy inwestować w to emocji własnych uczuć, uwagi jakiejkolwiek, czy redukować to, ile się da. I wtedy, czym mniej uwagi temu czemuś tam, jakiemukolwiek aspektowi własnej rzeczywistości dajesz, tym zwiększają się szanse proporcjonalnie, że to coś ma większe pole manewru, żeby przejść w inną wersję siebie. Na przykład w ogóle zniknąć, albo po prostu obrać inną wersję. Inny kurs, tak jakby na tym stole kadrów. Czym mniej jestem przywiązany do aktualnego kursu, tym z marszu tworzę sobie znacznie większą swobodę, żeby ten kurs mógł zostać zmieniony. Jestem, innymi słowy, znacznie mniej osadzony na tym kursie aktualnym. Znacznie mniej jestem w kolejnach jakichś tego kursu, w torach, tylko już znacznie bardziej się jakby unoszę, nad tym unoszę i mogę to zmienić. Ten potencjał się staje dla mnie już bardziej dominujący niż jakaś konkretna jego wersja. Mechanizm, który działa na samej tylko kanwie tego, ile uwagi, jak konsekwentnie czemuś dajesz, czy czemuś nie dajesz. A to przecież w ogromnej mierze zależy od nas samych. Ile uwagi czemuś dajesz lub czemuś nie dajesz. Skierujesz do podświadomości, że w podświadomości są przecież wzorce, nad które może takiego bezpośredniego wpływu nie mamy, no okej. Ale podświadomość jest takim trochę rejestratorem, że wiesz, ona nawykowo się uczy rzeczy. Możemy ją nauczyć czegoś innego. Może co najwyżej po prostu wymagać to nieco więcej zachodu, żeby obrała inny nawyk, ale możemy to zrobić jak najbardziej, bo przecież, wiesz, podświadomość tak naprawdę nie funkcjonuje w sensie sama z siebie. Tak jakby nie decyduje za siebie, że ona ma własne gusta, własne poglądy, niezależne od ciebie. Ona patrzy na to, czym ty się kierujesz i wyciąga z tego sobie, wiesz, nawyki i żeby to weszło jako autopilot. To taki jest zamysł, moim zdaniem, żeby to pomagało. Czyli na autopilocie mieć twoją naturę, sprawdzić, jaka jest twoja natura i wrzucić ją w autopilota, żeby nie trzeba było się non-stop zastanawiać, jak żyć. Tylko przynajmniej w pewnym sensownym stopniu mieć to zautomatyzowane. Ale mamy na to wpływ. Możemy siebie przeprogramowywać, możemy siebie modelować. Mamy na to wpływ. Wystarczy, że będziemy coś konsekwentnie robić, nawykowo. I czym bardziej konsekwentnie, czym bardziej nawykowo, z biegiem czasu, to nam będzie wchodziło w krew, to nam będzie wchodziło w podświadomość. A tym samym zamkniemy już 100% decyzyjności na, wiesz, co tworzę, w cudzysłowie tworzę tak naprawdę tej decyzyjności, czemu daję uwagę, czemu nie daję uwagi, a więc co się wyłania z potencjału cząstki, z potencjału rzeczywistości wokół. Czy innymi słowy, dostajemy w fizyce kwantowej pod postacią efektu Zenona i efektu obserwatora, dostajemy bardzo interesującą analogię, która nam mówi dokładnie, że rzeczywistość istnieje w bardzo organicznej relacji, dużo wskazuje na to, że podrzędnej z naszą świadomością. Gdzie nasza świadomość jest nadrzędna i to widocznie od niej zależy, że w ogóle rzeczywistość może wybierać jakąkolwiek formę ze wszelkich możliwych. Istnieje jakiś potencjał wszelkich możliwych form, ale to nasza świadomość wyciąga jedną z nich i czyni ją aktualną. Oraz jeszcze dowiadujemy się, że to, która z tych form będzie aktualna, to zależy, jak wiele nasza świadomość będzie przykładać do tej formy wagi, uwagi, jak bardzo się nią będzie przejmować, brać do serca, czy odwrotnie w ogóle... przestanie się tym przejmować, przestanie przykładać do tego wagę, tym samym się zwolni jakby z tego i otworzy się z powrotem tym samym na tą przestrzeń potencjałów, na wszelkie możliwości, jakie są dostępne w tym całym bezkresnym polu manewru, w tym całym bezkresnym stole kadrów. Efekt Zenona. Zabawnie to się nazywa. Efekt Zenona. Po angielsku oni to nazwali Quantum Zeno Effect. Także o tym chciałem dzisiaj Tobie powiedzieć w 45. bodajże epizodzie Źródła Kreacji o kwantowych ciekawostkach, na razie tylko dwóch. Może będą jeszcze następne, o których opowiem. W każdym razie może jeszcze na koniec dodam ciekawostkę. Miałem nie opowiadać o tym eksperymencie z dwoma szczelinami, ale jednak opowiem, dlatego że przypomniało mi się, że tam jest w ogóle jeszcze jedna taka wypasiona ciekawostka w tym, że o co chodzi w ogóle z eksperymentem z dwoma szczelinami? Masz, powiedzmy, światło, czyli rzucasz cząstki światła
na ekran, który tam wykryje te cząstki, jak one na nim padną. I pomiędzy rzutnikiem tych cząstek a tym ekranem stawiasz przeszkodę, przegrodę. I w tej przegrodzie tworzysz sobie na przykład dwie takie szczeliny, przez które oczywiście to światło może sobie przejść. Cząstka, bo wiesz, no, przede wszystkim cząstka. Światło, jeżeli sprowadzić do fizyki cząstek elementarnych, jest cząstką. Więc jeżeli jest cząstką, to taka, jak wziąć sobie pojedynczą cząstkę, no to ona leci, wyobrażasz sobie pojedynczą cząstkę światła, leci sobie, no, i ona powinna logicznie przejść przez jedną z tych dwóch szczelin i na tym ekranie końcowym powinno być obserwowalne jej ślad. Po jednej albo drugiej stronie, no ale generalnie jej ślad. I jeżeli dużo tych cząstek naraz się zacznie rzucać na ten ekran, no to tam część przejdzie przez jedną szczelinę, część przez drugą, a na ekranie powinny być generalnie takie dwa ślady. I tak podpowiadałaby logika, konwencjonalne rozumienie fizyki. Natomiast oni odkryli w fizyce kwantowej, że coś takiego zaskakującego, mianowicie coś takiego, że na ekranie wcale nie pojawiły się po prostu dwa ślady, tylko pojawiło się coś, co oni fachowo nazywają wzorem interferencyjnym, a co po prostu jest śladem takim, jak gdyby cząstka nie przeszła przez jedną szczelinę, tylko przeszła przez dwie jednocześnie. I w ogóle, wiesz, i w związku z tym tak jakby interferowała ze sobą i na ekranie nie masz dwóch śladów konkretnych, pojedynczych, tylko masz jakby takie pasma, które bardziej ilustrują w domyśle potencjał pewien, że co przeszło przez ten ekran, To nie jest żadna konkretna wersja cząstki, tylko raczej ta chmura potencjału, tak w domyśle mówiąc. I nie widzimy na ekranie, innymi słowy, żadnego konkretnego wyniku, tylko widzimy na ekranie coś, co bardziej można powiedzieć jako odbicie tego potencjału. I wiesz, jeszcze bardziej to się zagmatwało, zrobiło w ogóle efektem wow, kiedy oni na przykład wzięli sobie detektor, postawili, czy przegrodzili powiedzmy jedną tą szczelinę, no to z powrotem dostali konkretną plamkę na ekranie. Już nie ma tego wzoru interferencyjnego, tylko konkretna plamka, tak jakby faktycznie cząstka przeleciała przez szczelinę, podczas kiedy z tym wzorem interferencyjnym to definitywnie było widać, że w ich rozumieniu fizyki kwantowej to nie cząstka przeszła przez szczelinę, tylko w ogóle cała fala, oni to nazywają falą, czyli to jakby potencjał różnych możliwości, wszystkie naraz. I czyli innymi słowy, oni, wiesz, mówiąc tak prościej, wykazali, że jak zaobserwujesz coś po prostu, czy postawisz, zaczniesz patrzeć, zaczniesz obserwować, czy samodzielnie zdecydujesz, przez którą ma tam szczelinę przelecieć, czy po prostu zaczniesz obserwować, to wtedy cząstki się będą zachowywać jak cząstki. Czyli faktycznie twoje doświadczenie to będzie doświadczenie konkretnej wersji rzeczywistości. Już jakiejś tam wybranej, w której mamy konkretną cząstkę. Ale jeżeli nie patrzysz, to jest ten potencjał. I teraz istnieje, wiesz, ja nie wiem, czy to najlepiej wyjaśniłem. Świetnie jest to wyjaśnione w tym filmie, co my tak naprawdę wiemy. Jeżeli cię to interesuje, to tam jest w takiej formie bardzo przystępnej animacji, świetnie to wyjaśnione, bardzo przystępnym językiem, zapraszam. Myślę, że lepiej niż ja to opisałem. W każdym razie, jeżeli chodzi o ten eksperyment, on ma jeszcze taki bardzo interesujący wariant, że można... Oni wykryli coś jeszcze bardziej kosmicznego, no mianowicie, że decyzje, wiesz, ja mówiłem, że można podjąć decyzję, w sensie można zakryć jedną szczelinę i wtedy jakby zmusić cząstkę do tego, żeby przeleciała przez tą, co została otwarta. Logiczne. No nie? Czyli na przykład lewa szczelina, no to lewy ślad na ekranie. Jeżeli prawą szczelinę zostawię otwartą, no to prawy ślad na ekranie. Logika. Ale istnieje wariant tego eksperymentu, w którym oni bardzo, bardzo uważnie zrobili taki myk, że oni zakryli jedną z dwóch szczelin, ale w momencie, kiedy cząstka, czy tam potencjał, cokolwiek przeszło, światło przeszło przez te szpary, przez te szczeliny, to dopiero wtedy, jak już przeszło to światło przez szczeliny, ale jeszcze nie dotarło do ekranu, oni byli w stanie to zrobić, to jest wypas,
to oni wtedy zakryli jedną ze szczelin. Czyli podjęli decyzję po fakcie. Zrobili taki eksperyment, jakie zwariowane pomysły, nie? Ale dokładnie, nielogiczny eksperyment przeprowadzili, może coś czuli intuicyjnie, ale przeprowadzili nielogiczny eksperyment polegający na tym, że podejmą decyzję, przez którą szczelinę ma przejść światło, po fakcie, czyli jak już przejdzie przez te obie szczeliny otwarte, jeszcze nie dotrze do ekranu, to oni wtedy podejmą decyzję i zakryją jedną ze szczelin. Coś, co wydaje się bezsensowne. Po co zakrywać szczelinę, skoro już jest po fakcie, to światło przeszło przez te szczeliny. Ale tak zrobili. I wiesz, może się domyślasz, co z tego wyszło. Wyszło z tego coś w ogóle kosmicznego. Mianowicie, że tak jak oni zakryli te szczeliny, taki wzór dostali na ekranie. Ha! Czyli coś zupełnie przeczącego logice. Gdyż na logikę to chociażby jakkolwiek tam kosmiczną się wydawała ta ich fala, wzór interferencyjny, nawet niech sobie dostaną wzór interferencyjny. No ale dobra, były dwie szczeliny otwarte, powinni dostać choćby ten wzór interferencyjny. Nawet jak zakryli jedną ze szczelin, to jako że zrobili to po fakcie, jak światło już przeszło przez te szczeliny, to na ekranie powinien być wzór interferencyjny. Proste. Nadal, to nie powinno mieć żadnego wpływu. Podczas kiedy okazuje się, że jak najbardziej ma. I to, co to światło, które trafiło finalnie wreszcie na ten ekran detekcyjny, zachowało się tak, jakby ta decyzja nadal miała nań wpływ. Czyli jeżeli zakryta została prawa szczelina, to to światło, pomimo tego, że przeszło przez obie szczeliny, zachowa się tak, jakby przeszło tylko przez lewą. I to jest w ogóle, co to nam mówi o naturze rzeczywistości. To nam pokazuje, moim zdaniem, to jest świetna ilustracja czegoś, co nazywa się fachowo retroprzyczynowością, z angielskiego retrocausality, czyli taka przyczynowość wsteczna, czyli podejmuje decyzję, która jest niechronologicznie umiejscowiona względem efektu czy przyczyny. Są różne doświadczenia z retroprzyczynowością, które są udanymi doświadczeniami. To jest chyba najgorsze dla naukowców, że one są udanymi doświadczeniami, że one udowadniają, innymi słowy, że można na przykład wpływać na przeszłość. Jak to pasuje do tej rzeczywistości kadrów, gdzie o tym mówiłem, że można przeskakiwać do innych przeszłości, tak jakby. I są doświadczenia, które w istocie dokładnie to ilustrują, że można wpływać na coś, co logicznie wydawałoby się, że nie powinno podlegać żadnemu wpływowi, skoro już miało miejsce, stało się, a więc jest zaklepane. Okazuje się, że nie jest zaklepane i że kluczowym determinantem, innymi słowy, taki wniosek ostateczny z tego płynący może być taki, że kluczowym determinantem kształtu rzeczywistości, ale całej rzeczywistości, czyli nie tylko przyszłości, nie tylko teraźniejszości, ale i przeszłości również, jest nasza świadomość tu i teraz. A jak to możliwym? Wiesz, świadomość, która może tu i teraz cały czas podejmować wybory, cały czas może decydować, czemu będzie dawać uwagę, czemu nie, co będzie sobie brała do serca, co nie. Tak, to nasza świadomość ma faktycznie wpływ na to, co nazywamy przyszłością, jak również i na to, co nazywamy przeszłością. Jak to jest możliwe? Ano wracamy do tego konceptu, o którym opowiadałem wcześniej, że można postrzegać świadomość jako byt bezczasowy, czyli, czy inaczej, nadrzędny nad konceptem czasu w ogóle, że czas jest iluzją, to już w ogóle inna historia. Jeżeli teraz weźmiemy to tak, że czas jest iluzją, tak naprawdę nie istnieje, nie ma czasu, a świadomość funkcjonuje na płaszczyźnie, gdzie też nie ma czasu, nie jest zamknięta w tej iluzji, tylko co najwyżej może jej doświadczać, no to wszystko się staje jasne, że faktycznie, skoro świadomość jest bezczasowa, to ma dostęp do całego czasu, który jest zresztą iluzją. Ma dostęp do całego czasu. I w związku z tym może sobie jak najbardziej robić rzeczy, które z tej naszej perspektywy ludzkiej mogą wyglądać osobliwie, jak na przykład wpływać na przeszłość, albo podejmować decyzje po fakcie i widzieć konsekwencje nadal jakby zależne od tej decyzji, chociaż już to logicznie wydawałoby się nie powinno mieć miejsca, tak jak z tym eksperymentem z podwójną szczeliną. Także to wszystko, jeżeli chodzi dzisiaj o ciekawostki z fizyki kwantowej, które bardzo ciekawie korespondują z zagadnieniem czy to sekretu, czy świadomej nawigacji poprzez rzeczywistości. Dla podsumowania opowiadałem o koncepcie obserwacji, aktu obserwacji, który wyłania dopiero tenże akt obserwacji
świadomości wyłania konkretną jakąś tam wersję rzeczywistości, tak jakby umownie powołuje do życia, z całego potencjału, oraz opowiadałem o bardzo ciekawym innym też zjawisku, które też jest jak najbardziej znane fizyką kwantowym, zjawisku, które sprawia, że czym więcej uwagi dajesz czemuś, to jakby wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że to coś będzie w tym stanie, w jakim jest teraz. A czym mniej uwagi z drugiej strony temu dajesz, tym to coś ma większe, jakby większą swobodę, żeby się przełączać, ewoluować jakoś własnym szczęściem, przełączać się do czegokolwiek innego z tej całej chmury potencjałów. Także dziękuję Tobie za całą uwagę dzisiaj. Dzisiaj tak z marszu naraz nagrałem ten i poprzedni epizod Źródła Kreacji, żeby to jednak od siebie oddzielić, odpowiedzi na pytania dotyczące koncepcji rzeczywistości kadrów od nowych jakichś tam ciekawostek, tym razem już tak bezpośrednio z fizyki kwantowej w odniesieniu do sekretu. Dziękuję Tobie za całą uwagę i czas spędzony ze mną. Tradycyjnie życząc Tobie przyjemnego poranka, dnia, nocy lub wieczoru oraz zapraszając do odsłuchania kolejnych epizodów Źródła Kreacji. Mówił Thomas Lee.